Siemanko, tutaj Abyss, witam was dzisiaj w kolejnym materiale i dziś przetestujemy sobie kolejną nowość, tym razem P500 od Maxema, tak to wygląda, 24 sztuki w opakowaniu, za takie opakowanie właśnie 24 sztuk trzeba zapłacić około 12 zł, 12-12,50, coś w tym stylu, to myślę, że jest dość spoko cena jak za 24 petardy. Jedna petarda ma, już wam mówię, 0,3 grama NEC. Proszę bardzo, NEC 0,3. Na całą paczkę więc wychodzi 7,2 grama NEC. Rok produkcji tych petard to 2021, dlatego też nowość. Nie oszukujmy się, mamy dopiero początek 2022 i dopiero się teraz niedawno pojawiły na rynku, więc trzeba to nazwać nowością. Kategoria F3 CE oczywiście posiadają. Importer tego produktu to, tak jak powiedziałem, Maxem. Na samym początku zapraszam was jeszcze do sklepu Fajerwerki Shop. Tam z kodem PyroGang otrzymacie 15% zniżki na swoje pirotechniczne zakupy. Zapraszam was również do opisu, tam znajdziecie mojego Instagrama oraz TikToka. Także wpadać, naprawdę będzie mi miło, jak tam wpadniecie. Tym bardziej, że content regularnie tworzony na tych platformach jest. Jedna petardka wygląda w taki oto sposób. Najśmieszniejsze jest to, że jak wyjmiecie ją, to nawet z papieru nie widać tego lądu. Ląd jest ukryty w papierze. Proszę bardzo. Nie jest za długi, ale podejrzewam, że zanim dojdzie do ładunku, to na pewno trochę czasu ma. No, ten papier, jak widzicie, tutaj odchodzi dość łatwo. Nie jest to zrobione zbyt idealnie. Zatyczki oczywiście gipsowe. Proszę bardzo. Ląd, jak widać, taki różowiutki. Chodzi tu o to, że prawdopodobnie ląd będzie się spalał jako taka flara czerwonym światłem. Testowałem już petardy P750 ostatnio, także jeśli nie byliście tamtego testu, a chcecie zobaczyć test, można powiedzieć, większej wersji tych petard, to wpadajcie teraz do karty, tam znajdziecie wszystko. To co, nie będę przedłużał, odpalimy sobie pierwszą petardkę. Tak jak myślałem, czerwone światło z petardki leci z lądu. Hukowo, jak za 12 zł, myślę, że ok. Nie będą złą opcją, myślę. Wypadają lepiej niż te małe dumbumy, też właśnie z taką lontoflarą, ale wypadają gorzej od na przykład gromów hukowo. Wypadają gorzej również niż od większej wersji, właśnie P750, mimo że P500 i P750 ma dokładnie taką samą gramaturę, co jest zadziwiające może trochę, ale wypadają słabiej, także no. Myślę, że za 12 zł hukowo jest to poziom do zaakceptowania. Nie jest to najlepiej, nie ma też tragedii. Chociaż bardzo lubię ten ląd, tego typu ląty. Zawsze jest to jakiś fajny dodatek do petardy, a nie tylko huk. Także tutaj na mały plus to wychodzi. Ja zrobię małe cięcie, bo słyszę, że jedzie pociąg, a nie chcę was katować głośnymi dźwiękami. Chyba że z petard. Także jesteśmy już po cięciu. Pozwoliłem was sobie nieco przenieść. Jak widzicie, jest spory zoom. Odpalimy sobie petardkę tak z bliska. Ja oczywiście odejdę. Wy będziecie mieli blisko ustawioną petardę, żeby zobaczyć, jak tam działa flarka, jak wygląda sam wybuch z bliska. No ale głównie chodzi o ten spalający się ląd, żebyście ładnie zobaczyli sam efekt czerwonej ala flary. Także odpalamy. Mam nadzieję, że nie widać mojej mordy w tym. Ok. Aż się ostrość rozjechała. Dobra, to co? Zostaje nam test pod garnkiem. Oraz kilka na luzie jeszcze sobie rzucimy. Na pewno, no nie podoba mi się to, że ten... O, przepraszam, oddalę was nieco. Nie podoba mi się, że ten ląd jest tak schowany. Trzeba ten papier jednak rozrywać. No bo no, inaczej podpalimy sam papier. Ale
Ląd, tak jak mówiłem, na plus. Sam hook przeciętny, da się kupić, jeśli chodzi o sam hook, taniej petardy na tym poziomie. No dokładnie. Ha, także nie wiem, ocena nie będzie jakaś wybitna. Za 12 zł nie są tragiczne, nie są też najlepsze, zdecydowanie nie są najlepsze. Lepsze petardy za te okolice, no to na przykład możecie sobie kupić, nie wiem, Special Pirat od Funke, tam będzie 20 petard, a nie 24, ale wciąż będą naprawdę dużo, dużo mocniejsze. Możecie sobie za te pieniądze kupić mniej więcej za to, dokładając sobie na przykład złotówkę czy dwie, jakieś JC05, Gromy dwójki, czy nie wiem, C4 Small, będzie lepiej. Na pewno hukowo będzie lepiej. Tutaj podejrzewam, że za ten ląd trochę ceny doszło. No niestety, osobiście miałem dość spoko oczekiwania, bo jednak pamiętajmy, że w WRZCE wyszła oświeżona wersja również od Maxema petard P1000 i moim zdaniem P1000 wali dużo, dużo lepiej i naprawdę nawet na CE te petardy były dobre. Tutaj przeciętniaki, po prostu wyszły kolejna nowość, która jest przeciętna. No jak rzuciłem na taką odległość, no to ten huk jakieś wrażenie mógł zrobić. Ale no nie oszukujmy się, nie po to kupujemy petardę, żeby odpalać sobie przy nodze, żeby cokolwiek było. Także no zobaczymy na garnku, zobaczymy też na garnku. Robię małe cięcie, przygotuję garnek, widzimy się za chwilę. Jesteśmy z rączki odpalone, przybite. Zobaczymy jak poleci. No sami widzieliście. Niestety słońce tu wali ostro, więc trochę się mogło rozmazać, ale no nie oszukujmy się, garnek nie poleciał za wysoko, także widzimy się w podsumowaniu. No to co? Myślę, że dla takich petard dobrą oceną będzie 3 plus 4. Przeciętne petardy z fajnym lądem, jakością wykonania znośną, hukiem również znośnym. Wymieniłem wam niedawno kilka opcji, które lepiej moim zdaniem kupić za te pieniądze. No i będę się tego zdania trzymał, dlatego że hukowo nie prezentuje to jakiegoś wybitnego poziomu, jakościowo również. Za 12 zł ok, kupiłem, przetestowałem, nie jestem jakoś bardzo zły, nie jestem, no nie jest to tragiczne, także tych 12 zł na test nie żałuję, ale jednak no nie jest to, także czwóreczka taka nieco naciągana, myślę, że do tych petard pasuje. Swoją opinię napiszcie w komentarzu, jeśli jesteście nowi, a film wam się spodobał, to zapamiętajcie, żeby strzelić tym subem i dzwoneczkiem. No i co, widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję, że trafi nam się jeszcze jakaś fajniejsza nowość w najbliższym czasie.